Jak powstały grzyby? Dawno temu Jezus i święty Piotr, ubrani w znoszone ubrania, wędrowali po podhalańskich wioskach. Gdy pewien młynarz zobaczył strudzonych wędrowców, postanowił dać im bochen chleba. Święty Piotr był już strasznie głodny i zmęczony, a zapach świeżego pieczywa był nie do odparcia. Po kryjomu Piotr urywał kawałeczek chleba i gdy już miał go w ustach, Jezus czymś go zagadywał. Nie chcąc ujawnić się z podjadaniem, święty za każdym razem musiał wypluwać kęs, by móc odpowiedzieć Jezusowi. Z każdego wyplutego kawałka chleba wyrastał jeden grzyb, znacząc drogę wędrowców. Grzyby z czasem rozniosły się po polskich ziemiach i dziś rosną w wielu lasach.